Witam, Mateusz Żawiecki z tej strony, trener kadry kadetów Point Fightingu w zastępstwie za Emilię Szablowską. Podsumowując dzisiejszy dzień, możemy uznać, że Point Fighting stoi na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. Wszystkie nasze walki były dosyć wyrównane, jednakże w dużej mierze zabrakło troszeczkę doświadczenia. Najbardziej można żałować dwóch walk dziewczyn, Martyny Wieteskiej i Michelle Mayer, które przegrały dosłownie w ostatnich sekundach jednym punktem. I tutaj właśnie widać było taki brak doświadczenia u zawodniczek. Także jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, można rzec, że było dobrze, jednakże jeszcze troszkę nam do tego światowego poziomu brakuje, ale myślę, że z każdymi następnymi zawodami będzie lepiej. Tatami free. Akos Ball von Hungary, kończy się pierwszy dzień Mistrzostw Świata w kickboxingu kadetów i juniorów. Jeżeli chodzi o występ zawodników w formule Light Contact, to kadeci mogą dzisiejszy dzień uznać za bardzo udany. Rozpoczęliśmy walki fenomenalnie wręcz, od czterech zwycięstw. Swoje pojedynki wygrali Natalia Maćkiewicz, która pokonała reprezentantkę Irlandii w bardzo dobrym stylu, bardzo efektownie. Następnie Maja Popczyk również stoczyła świetną walkę. Później walczyli chłopcy i oni też zawalczyli bardzo dobrze. Michał Błotnicki pokonał przeciwnika ze Stanów Zjednoczonych. Była to walka praktycznie jednostronna. Michał, widać, że jest w bardzo wysokiej formie. Później walczył jeszcze jeden zawodnik, Maksymilian Palej, który również pokonał swojego przeciwnika, walczył z zawodnikiem z Australii. Każda z tych wygranych walk miała swoją historię i każda była inna. Zwycięstwo opierało się w każdej walce zupełnie na innych technikach i na innej taktyce, także tutaj można było zauważyć tą różnorodność, jaka w tej chwili występuje w Light Contactie, że zawodnicy preferują bardzo, bardzo różne style i te style przynoszą efekt, jeżeli są dopracowane. Mieliśmy też walki, które dzisiaj przegraliśmy. Jedną walkę pechowo, Sebastian przegrał walkę z zawodnikiem z Czech po kontuzji. Kontuzja co prawda niegroźna, bo było to kopnięcie w udo, w zasadzie w pachwinę, ale bardzo bolesna, dotkliwa i uniemożliwiła mu kontynuowanie dalszej walki. Również Dorian Siekierzyński przegrał z zawodnikiem z Republiki Południowej Afryki oraz Wiktor Gryglak przegrał z Rosjaninem. Tutaj należy pochwalić Wiktora, mimo to, że walka była przegrana, to jednak już w pierwszej walce spotkał tak dobrego przeciwnika, który najprawdopodobniej tutaj bez złotego medalu z tych zawodów nie wyjedzie. Ogólnie podsumowując ten pierwszy dzień, można powiedzieć, że wszyscy zawodnicy, którzy dzisiaj walczyli, zasłużyli na to, żeby tutaj się znaleźć. Naprawdę pokazali charakter, pokazali, że chcą walczyć i czy wygrali, czy przegrali, to i tak dali z siebie wszystko. Jedni mieli troszeczkę więcej szczęścia, troszeczkę więcej doświadczenia. Zresztą to są tak indywidualne sprawy, o których należałoby oddzielnie o każdym mówić. Generalnie należy stwierdzić, że występ w pierwszym dniu kadetów w formule Light Contact był bardzo, bardzo udany. Dziękuję bardzo. Pierwszy dzień za nami, zmagań podczas Mistrzostw Świata Wiesollo. Wygrywamy 4 walki jako formuła Kick Light, przegrywamy 5 walk. Chciałbym podkreślić, że te przegrane nie są tak dosłownie przegrane, bo zawodnicy są debiutantami i na pewno zdobywamy doświadczenie. Natomiast należą się słowa uznania dla tych zawodników, którzy wygrali, czyli w pierwszej kolejności na pewno Maciej Zys. Świetnie walkę stoczył Igor Wełnowski, wygrywając przed czasem. Zacięta, bardzo dynamiczna walka i mocne tempo Armin Wilczewski. I świetnie też zaprezentował się, zwłaszcza efektownie i technicznie, Julian Graboś. Jutro kolejny dzień, kolejni zawodnicy. Nasza kadra jest dość szeroka, bo startuje 20 zawodników, także mam nadzieję, że i dziewczęta, zarówno jak i chłopcy zaprezentują się podobnie, a może nawet jeszcze i lepiej niż dziś, którzy walki powygrywali. Do zobaczenia, do jutra.